chcieli tu przyjechać i dzisiaj tu są. Brawo! Zaczynałeś tak jak on. Dokładnie. Właśnie, 12 lat Legii. Dziękuję ci bardzo, kolega. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie wiem. 3, 5, 10, 15. A jest, nie mam ile. 5. 5 razy strzelił z główki, z tego 6 razy trafił. Brawo, Marko. Kuba niech odpowie, jest najbardziej doświadczony. Takimi spotkaniami są, gdyśmy spotkanie nerwowe z Polonią Warszawa, takie prestiżowe z Lechem Poznań, z Wisłą Kraków, z tymi drużynami, z którymi bezpośrednio walczymy o te najwyższe cele. Poza meczami pierwszymi dwoma, gdzie wydaje mi się, że nasza przewaga była dosyć istotna. Mam to na myśli mecz z Koroną, kiedy wygrany musi być 4-0. Jak i również kolejne spotkanie w Bełchatowie wygrane przez nas 2-0, wydaje mi się w sposób przekonujący. To każde spotkanie wymagało od nas maksymalnego wysiłku. Żadnej mniej nie pokonaliśmy, jak myślę, was więcej niż dwoma bramkami. Poza meczem z Podbeskidziem, choć do 80 minuty przegrywaliśmy 1-0. Teraz ja zapytam, kto będzie mistrzem? Czyli Marko wiąże swoje plany z Legią i z reprezentacją Słowenii. To jest pierwsza nagroda. Uwaga! Ilu jest zawodników na boisku? Ej, ale uwaga, ej! To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Bardzo, bardzo. Jeszcze raz głośno. 22. Wygrał! Brawo! Ile drużyn jest polskiej ekstraklasie? Uwaga! 16! Brawo! Siadamy, 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 siadamy! Słuchajcie! Drugi rząd. Uwaga, trzeci rząd, tej strony, tej strony. Uwaga, uwaga, zdjęcie, uwaga. 30 sekund dla fotoreporterów i kończymy. Czas, start.